Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. W dniach od 9 do 11 lipca 2019 roku w Ekomuzeum w Bogdanówce u pana Andrzeja Słoniny odbył się pierwszy powiatowy plener rzeźby w drewnie. Pierwszy powiatowy plener w rzeźbie to taki pomysł, który przybliża tą twórczość i przybliża też tą pracę artystów. Rzeźba, skąd ten pomysł, może najpierw na ten plener? Głównym organizatorem pleneru jest Towarzystwo Miłośników z Komuny Czarnej Bogdanówki. Już 20 lat temu jako towarzystwo robiliśmy konkursy gminne na rzeźbę w drewnie przez 5 lat i dzięki temu powstała taka galeria rzeźby ludowej, która jest w Komylnej Czarnej, i od dawna już przymierzaliśmy się do tego, żeby zrobić taki plener dla twórców, żeby oni na miejscu mogli te prace wykonać. I rzeczywiście udało się, ponieważ w tegorocznym konkursie bierze udział 10 rzeźbiarzy z powiatu Myślenic i będzie można te prace później podziwiać w właśnie naszej galerii. I tematem są postacie do szopki betlejemskiej i później, jak z tego powstanie ta szopka, to w grudniu jeszcze spotkamy się w Muzeum Niepodległości, żeby sobie pośpiewać kolędy, i to też taka integracja i promocja i regionu, a zarazem właśnie tych twórców, rzeźbiarzy z naszego terenu. Co to będzie z tego? Będzie. Wołek do szopki. Jezio, usiądź sobie tutaj. Gratuluję, że my się tu spotkali. No właśnie. Prosimy Józef, usiądź sobie tutaj. Ale to dzięki panu Andrzejowi. Józef, ty nie przesadzaj, bo z tą skromnością to cię nikt nie przebije. Ekomuzeum to taka przestrzeń otwarta i to też okazja do tego, żeby przyszły tu osoby z zewnątrz, niekoniecznie te, które tu dzisiaj pracują, czy też jutro. Jak to wygląda? Tak, w czasie pleneru mieliśmy kilka osób, które odwiedzały, chciały zobaczyć, jak to wygląda. Dzisiaj się też spodziewamy, o 16:00 przyjdą rodzice z dziećmi, będą mogli wykonać pracę w glinie na podobny temat. Dzisiaj byliśmy też w pracowni Jana Ziendra w Chochołowie, wczoraj byliśmy na Urbanie Górze w Tokarni na spotkaniu z panem Józefem Wroną. A więc tak jak mówiłem, tutaj jest kilka elementów, które myślę, że zaowocują tym, że ci twórcy poczują się dowartościowani i że wspólnie będziemy mogli jakieś fajne później w przyszłości zadania jeszcze wykonać. Na śmierć, tak. Nic się nie ma wiesz, każdy się sprawdza po sobie. Już więcej pan Andrzej mnie nie będzie prosił. Jest taka zasada, że wie, co to na śmierć sobie udało. Z niecierpliwością czekamy zatem na grudzień 2019 roku, kiedy w Muzeum Niepodległości będziemy mogli się spotkać, aby podziwiać pracę twórców, aby wspólnie zakolędować, zaśpiewać i nacieszyć oko sztuką.